Razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z Moszynku organizujemy Moszynek Cup 2024. Jest to turniej czwórek i trójek. Grają 10 zespołów w kategorii czwórek oraz 16 zespołów w kategorii trójek. Kategoria trójki rywalizowała w grupach. W pierwszym etapie z każdej grupy wychodziły dwa do grupy finałowej. W grupach finałowych walczyliśmy o miejsca 1-8, natomiast kategoria czwórki były dwa etapy. Etap pierwszy zespoły grały systemem każdy z każdym. Najlepsze dwa zespoły i trzeci z obu grup awansował do grupy finałowej, gdzie tutaj znowu systemem każdy z każdym rywalizowaliśmy do wygranego jednego seta do 21 punktów. Tak jest to od samego początku. Turniej jak zawsze z Bąszynku świetnie zorganizowany na pięknym obiekcie. Generalnie jak zawsze fajnie, także jest okej. Gramy na fajnym poziomie. Generalnie przyjechaliśmy tutaj trochę w takim eksperymentalnym składzie ze względu na choroby, jakieś takie drobne kontuzje, urazy. Szanujemy tutaj zdrowie dziewczyn. Za tydzień mamy finał wojewódzki w Gostyniu, więc jakby tutaj nabieramy raczej sił niż eksploatujemy dziewczyny. Dziewczyny naprawdę pokazują się z jak najlepszej strony. Jeśli chodzi tutaj, zostały zaproszone praktycznie z całej Polski zespoły. Tu chodzi o to, żeby dziewczyny mogły sobie dobrze pograć, niekoniecznie wygrywać, ale żeby pokazały się na swoim boisku z jak z najlepszej strony. Przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie organizatorom. Świetny turniej, bardzo fajne granie, bardzo fajne drużyny, bardzo fajna atmosfera przede wszystkim. Świetna akcja, świetna inicjatywa charytatywna ze zbiórką pieniędzy. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za możliwość pogrania z dobrymi, topowymi drużynami z całego kraju. Super przetarcie przed naszym finałem Kindera. Cieszę się, że mogliśmy tutaj uczestniczyć w turnieju i obserwować tak dobry poziom, bo naprawdę poziom jest bardzo wysoki. Sam przed chwilą grałem z gospodarzem turnieju, z Bąszynkiem. Mecz zacięty, wygraliśmy minimalnie 2 punktami, także cieszę się. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że mogliśmy tutaj przyjechać. No muszę powiedzieć, że przede wszystkim tak, DJ zawsze na hali, na turnieju to jest dodatek bardzo pozytywny i cenny. Sala jak na tak małą miejscowość, no kapitalna, kapitalny obiekt. Sam chciałbym mieć w Lubinie taki obiekt do dyspozycji, pięknie wyremontowany, nowoczesny. Przede wszystkim wejście na halę, medale, zdjęcia, puchary, to robi wrażenie na każdym przyjezdnym zespole, na mnie również. Życzyłbym sobie taką oprawę, taką halę, tak przyozdobioną nagrodami u siebie w swojej miejscowości. Poziom turnieju był bardzo wysoki, świadczą o tym wyniki, ponieważ bardzo wiele meczów kończyło się wynikami remisowymi, ponieważ taki przyjęliśmy system, że graliśmy w trójkach dwa sety i okazywało się, że zespoły kończyły wynikiem 1-1, a dla zespołu sędziowskiego dodatkowe utrudnienie, ponieważ musieliśmy liczyć malutkie punkty, aby wyłonić zwycięstwo. No, prowadzimy szerokie nabory tak naprawdę dziewcząt. Mamy z różnych środowisk dziewczynki generalnie. Same przychodzą do nas, tak naprawdę też dzwonią, także zapraszamy, gdybyście Państwo byli zainteresowani. Mamy fajną kadrę trenerską, mamy fajne dziewczyny, więc no generalnie atmosfera jest fajna i tak po prostu samo się układa. Chciałbym na początku podziękować wszystkim drużynom, które przybyły na nasz turniej. Poziom zawodu był bardzo wysoki, poziom i organizacyjny. Tutaj Ośrodek Sportu i Rekreacji wykazał się dużą pomysłowością, także można brać przykład. No a jeżeli chodzi o poziom mojej drużyny, no to tak się spodziewałem, że powalczą, bo do tej pory byłem na wielu turniejach i sobie jakoś radziły. No ale turniej turniejem jest nierówny, także żeby wygrywać, muszą walczyć, trenować. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie zespół Energetyka Poznań w kategorii trójek, bo do tej pory dziewczyn nie znałem, nie widziałem, a tutaj obserwuję i naprawdę fajny poziom. Fajny poziom gospodarza trójek, bo wiem, że to jest młody zespół, nowy zespół, a już prezentuje równą formę, bijąc się ze wszystkimi jak równy z równym. W czwórkach wyrównany poziom czterech zespołów. Zarówno my z Bąszynek, Poznań i Turek na równym poziomie,
każdy z każdym może wygrać, także fajne granie, naprawdę fajne granie. To są kluby wiodące z województwa wielkopolskiego, jak Energetyk Poznań, czy Wolej, czy Kania Siatka Gostyń, czy Piątka Turek. To są zespoły, które należą do czołówki województwa wielkopolskiego oraz Watacha Lubin z województwa dolnośląskiego. W tamtym roku wicemistrzynie Polski w kategorii dwójek. Także wysoki poziom, także żeby wygrać, no to trzeba było z siebie dać wszystko. To znaczy, myśmy w tym roku po raz pierwszy wystąpili w Lidze Młodziczek. Byliśmy jednym z najmłodszych zespołów, także dziewczyny dosyć sobie radziły. Myślę, że w przyszłym sezonie pokażą, na co je stać, bo jeszcze będą grały przynajmniej z dwa sezony w tym samym składzie. Także pokładam w nich duże nadzieje oczywiście, jeżeli będą nadal trenować, przychodzić na treningi, tak do tej pory. Natomiast w trójkach widzę też tam bardzo dużo fajnych dziewczynek, które rokują dużą nadzieję dla SPS-u. Myślę, że już w przyszłym roku też z tej kategorii wiekowej powinny zagrać w Lidze Młodziczek. No, plany są też na wakacje, wyjazd na obóz do Kołobrzegu. No, przed nami jeszcze eliminacje w Kinderpool Sport w kategorii dwójek, trójek, czwórek. Też liczymy na wyjazd na Mistrzostwa Polski do Katowic. No i zbliża się sezon piłki plażowej, Puchar Bałtyku. Też mamy swoje reprezentacje i też mamy swoje tradycje. Też żeśmy zdobywali medale Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie sportowej. Tak, postanowiliśmy w tym roku kontynuować, podobnie jak w przypadku piłki nożnej, właśnie w mini siatkówce turnieje we współpracy ze strefą piłki siatkowej. 26 zespołów, 9 klubów z różnych regionów Polski, także widać, że jest zapotrzebowanie tego typu turnieje. Z tego, co słyszymy, stanęliśmy na wysokości zadania. Myślę, że będą kolejne edycje, bo warto to robić, szczególnie gdy grają zawodniczki z naszej gminy. Tak, do samego końca ważyły się losy miejsc na podium. Cieszy na pewno, że w jednej z kategorii, czyli w czwórkach, udało się zdobyć pierwsze miejsce, ale również zespoły w trójkach radziły sobie świetnie, więc no myślę, że cały czas ta dyscyplina również się rozwija. Brawa dla trenerów, dla klubu za to, że pracują z dziećmi, z młodzieżą. W dzisiejszym turnieju bierzemy udział w kategorii trójek. Ja gram cię w kategorii czwórek, a Hania gra w trójkach. Jest bardzo fajnie, jestem tutaj po raz drugi. Moim zdaniem jest to turniej bardzo dobrze zorganizowany przez organizatorów. Moim zdaniem jakby dzisiaj jest bardzo wysoki poziom i są bardzo dobre zespoły, bardzo. Wygrałyśmy wszystkie oprócz trzech, bo trzy są remis. Moim zdaniem różni się wysokością drużyn, ponieważ wszystkie drużyny bardzo dobrze grają, a w takich momentach można jakby się sprawdzić, jak się dobrze gra. Graliśmy z mocniejszymi drużynami. No, to, że podoba nam się to, że tutaj jesteśmy razem i możemy się rozwijać. Dziękujemy organizatorom za sprowadzenie tyle drużyn i za świetną zabawę. Mecz o trzecie miejsce gramy z Kanią Siatką Gostyń. Czasami moim zdaniem nie oznacza, że wysoka to lepsza. No, czasami się stresuje, ale potem się okazuje, że no, nie ma po co. Decydujący wpływ ma stres. Ale co możecie zrobić, żeby się nie stresować? No tak, kiedy się stresujemy? Jak czegoś nie wiemy, jak tak? Jak się pani wie, co na sprawdzianie, nie wiem, to się stresuje. A jak wszystko wiem, to czemu się stresuje? Ania? Na przykład jak nie będziecie wychodzić dużo piłek, no to... Ale trzeba po prostu... no... wziąć to na spokojnie, no i grać. Za głośna muzyka. Albo też jest tak, że sędziowie nie patrzą dobrze na auty i po prostu czasem wpada na aut, ale oni tego nie widzą. Jest na pewno bardzo wysoki poziom, turniej jest też na wysokim poziomie jest zorganizowany. No i wiadomo, że tam parę sporów jest z tym sędziowaniem, ale nie ma dużych problemów. To jest dość ciężkie zadanie, ponieważ musimy zwracać uwagę na wiele rzeczy, takich właśnie jak auty czy dotknięcia siatki, co często jest konfliktową sytuacją po prostu pomiędzy nami a trenerami czy zawodniczkami. Sędziowanie no, na pewno jest trochę stresujące. Czy zdarzyły się takie momenty w trakcie, że przyszedł trener i stwierdził, pomyliłem
Myślę, że niejednokrotnie, ale w takich przypadkach po prostu robimy powtórkę albo decydujemy, jak tak naprawdę było. Na sędziowanie może ta muzyka nie ma z dużego wpływu, ale jednak jak się gra, to odrobinę może przeszkadzać. Wszystkie lata grając w SP się wspominam bardzo dobrze spędzony czas. Uważam, że jest to klub na bardzo wysokim poziomie i bardzo się cieszę, że mogłam w nim grać i sprawiało mi to zawsze dużą radość. Tak, grałam tutaj na hali już bardzo długo. Długi czas zaczynałam w klubie właśnie z Bąszynku i bardzo fajnie wspominam te czasy. Zapraszamy nowe zawodniczki do klubu. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.